can't stop this. Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze The Last of Us 2. W poprzednim odcinku mieliśmy bliskie spotkanie z Tomim, który zabił Manego, i jesteśmy dalej w trakcie poszukiwania Lewa, który wyruszył do swojej rodzimej wioski na wyspę. No to co, ruszamy. Zobaczymy, co teraz nas czeka. Patrz, łódź lewa. Musimy go dogonić. Zobaczymy, jak potoczy się ta cała sytuacja tutaj. Do domu. Tam będzie nasza mama. To daleko? Po drugiej stronie wyspy. Powiem wam, że trochę się wyprztykałem z amunicji w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że nie będzie tu za wiele strzelania. Nie zobaczą nas. Wilki na pewno zaatakują dzisiaj? Tak, tak mi powiedziano. Uderzą znienacka w czasie burzy. Chyba, że Isaac zmieni zdanie. Wasz przywódca, Isaac, czego chce? Zakończyć tę wojnę. Ale za jaką cenę? Teraz? Za wszelką. Tędy. Dasz radę na to wyjść? Tak będzie najszybciej. Wow. No, trochę wysoko jak dla niej. Z jedną ręką. Okej, zobaczymy, czy w ciężarówce coś będzie. Trochę jakiejś amunicji. Abby? O, jakiś podręcznik mamy. Tak na wszelki. Improwizowana broń i taktyki terrorystyczne, podręcznik terenowy. O. Mamy nowy ulepszeń. O. Szybsze tworzenie przedmiotów, usprawnione ulepszenie broni białej, ulepszenie bomby rurowej. O, to będzie ciekawe, naprawdę. To co, ruszamy. O. Znasz ich? Z widzenia. Przykro mi. Z powodu twoich. Samo życie. Jest list. Niedziela 5 rano. Razem ze Scottem dotarłem na wschodnie wybrzeże około 3. Informacje wyciągnięte od więźniów w końcu okazały się użyteczne. Brak bezpośredniego oporu. Szukamy punktu widokowego, żeby ustalić nasze położenie. 7:30. Największe skupienie budynków znajduje się na zachodzie, na północy i wschodzie farmy. Oraz coś, co wygląda na obóz drwali. Wyspa jest usiana niewielkimi skupiskami budynków. Wszystko zbudowane już po epidemii drewniane. Te świry nie żartują, kiedy mówią, że żyją z tego, co daje im wyspa. Zbliżamy się do jednej z ich wiosek. 10:15. Znalazłem stary budynek w centrum wyspy. Czekam w nim, aż zapadnie zmrok. Blizny nie zdążyły jeszcze wyburzyć budowli w tej okolicy. To może być dobre miejsce spotkań. 21. Ich liczba jest alarmująca. Jest ich zdecydowanie więcej niż sądziliśmy. Wioski są otoczone umocnieniami, a patrole przemierzają wyspę z dużą częstotliwością i skrupulatnością. Uzyskaliśmy więcej informacji niż się spodziewaliśmy. Wracamy. Poniedziałek, 4 rano. Wróciliśmy do miejsca, w którym zostawiliśmy łodzie. Zostały zatopione. Wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy jakoś inaczej wydostać się z tej wyspy. Abby, wow. Czemu nam pomagasz? Lew też mnie o to spytał. Bo... Coś płyszczy w drzwiach. Zasługuje cię na więcej. I... Alkohol. Dla siebie. W samochodzie. To dobry kierowca z niego musiał być. Ale wioska. Ja cię kręcę. Co to jest? Rany. To twoja wioska? Nie, to Haven. Wioska jest w głąb lądu. Pośpiesz się, bo cię zobaczą. To jest cała armia. O nie. Co to? To nasz sygnał alarmowy. Twoi tu są. Cała wyspa została zaalarmowana. Pośpieszmy się. Ja pierdolę. Przejdziemy przez obóz drwala. Za mną. Ile osób tu mieszka? Około 1000. A ilu żołnierzy? Połowa umie walczyć.
Co zrobi reszta, kiedy moi trafią? Część się ukryje. Większość stawi opór. No, ale będzie jadka. Przy takim, przy takiej ilości ludzi. Okej. No, mamy ostrze. Alkohol. Amunicję. O. Będziemy 100% szybciej tworzyć przedmioty, to się może przydać. Pewnie walczą. Coś jest na górze, czy mi się tylko wydaje? Zbieramy bardzo dużo przedmiotów, będzie ciekawie. Niech jej światło prowadzi nas przez burzę. Gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Co to? Mój tata tak mówił. Musimy się wspiąć. No. No, zaczyna się bitwa. Przygotowują się. Szybko! Fatalnie. Jak ich ominiemy? Brama będzie zamknięta. Tartak. Duży budynek z prawej z pochodniami. To nasze wyjście? Tak. Przejdziemy przez niego. Świetnie. Idziemy. Chyba wytworzymy sobie tłumik. Będzie bezpieczniej. Pamiętaj, tylko w strachu możemy znaleźć prawdziwą siłę. Dla dobra swoich braci i ziemi będziesz, gdy nadejdzie czas. No dobrze. Kurde, nie wyszło. Tam jest. Kto tu jeszcze strzela? Thank you.
Aż ty. Dobra. No, dawaj, mamy cię, dobra. Muszę sprawdzić amunicję wszystko, czy bo już się trochę zaczyna kończyć. Myślę, że to dopiero początek dobrej strzelaniny. Załatwmy go po cichu, jak da radę. O, złoty strzał. Czysto. Czyste wariactwo. Zbliżamy się. Ostrzymam w komplecie, możemy sobie ulepszyć, zróbmy tak. To jest wszystko na full, o coś jeszcze. Nie, na razie nie, dobra. I lecimy dalej, zobaczymy co nas czeka dalej w tej wiosce. Opowiem wam, że zapowiada się świetna strzelanina. Powiem wam, że strzelanina z ludźmi w tej grze jest świetnie zrobiona, naprawdę inteligencja ich jest może na różnym poziomie, bo po prostu można też ustawić, żeby oni mocniej reagowali na mnie. Isaac, co ty wyprawiasz? Ależ płynie armia. Zobaczcie. Ile łodzi. Tam będzie dopiero totalna wojna. Schowaj się. O, serafici też nie są słabi. Weź zapasy i chodź. Okej. A, nie z tej strony wszedłem drabinę. Fajnie, że można wejść z dwóch stron, to takie... O, i tu są... Benjamin wszystko gra, tutaj takie raporty. Samotną łódź wilków, wszystko dobrze. Czyli tu pokazuje, że oni obserwowali cały czas co się dzieje. O, tam wszyscy. Wymiana ognia, a my... Świątynia. Usłyszmy słowa prorokini. Moira była silną i utalentowaną wojowniczką, dopóki nie przyszło jej patrzeć, jak jej mąż, Henry, wraz z patrolem został zarżnięty przez wilki. Od tej pory Moira budzi się w środku nocy z krzykiem i drży, gdy usłyszy najcichszy nawet szelest. Pragniemy uhonorować męczeństwo Henry'ego, dbając o Moirę tak, jak on by to czynił. Proszę, daj jej siłę, by doszła do siebie. Matko,
faktycznie są wierzący, nie? To tak zawsze jednak trochę zacofane społeczeństwo. Można takich nazwać jednak, no, wycofali się z wszystkich tych zaawansowanych technologii. Czytajmy jeszcze list. Jesteśmy istotami niedoskonałymi i pragniemy niedoskonali stanąć przed jej obliczem. Tak mówią święte nauki, tak mówią starsi. Jednak rany na mych policzkach wciąż płoną żywym ogniem. 2 tygodnie po ceremonii. Ewa powiedziała mi, że również cierpiała. Przestrzegła mnie, bym nie okazywał słabości przed starszymi. Dziś wieczorem spotkała mnie niespodzianka. Ewa zakradła się do garbarni, gdy sprzątałem. Powiedziała mi, że jej brygada rusza jutro na terytorium wilków. Widziałem, że się boi. Usiedliśmy i wpatrywaliśmy się przez jakiś czas w ogień. Spytała, czy zostałem już komuś obiecany. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, pocałowała mnie w policzek i uciekła w las. W jednej chwili zapomniałem, gdzie jestem i opuściły mnie wszelkie troski. Brygada Ewy jeszcze nie wróciła. Poszedłem do wspólnej jadalni w Haven, by uspokoić myśli. Nie znalazłem tam jednak ukojenia. Dziś było wyjątkowo cicho. Nawet typowe nabożeństwo Nestora Duncana wydawało się jakieś inne. Powiedział, choć prorokini prowadzi nas ku światu oczyszczonemu z demonów, światu, w którym przywrócimy równowagę, nie jest powiedziane, że dożyjemy jego nadejścia. To niekończąca się walka. Mam dziś w nocy o czym myśleć. No, dali mu też do myślenia, że stracił jednak tą, która okazała mu uczucie. Ale zobaczcie, że jednak trochę zacofany naród i tak... jak nie potrzebuję to przed... tak strasznie wierzą w coś, żeby... jednak taką wyższą siłę, która ich poprowadzi i będzie bronić i strzec, nie? Że to nie jest takie proste wszystko. Weźmy ogień seryjny, wprowadźmy sobie. Chyba, że możemy jeszcze coś innego ulepszyć. Sprawdźmy jeszcze. Luneta. Prowadźmy lunetę do kuszy, może będę mógł. No, luneta w kuszy, coś nowego. Ale przyda się. Powiem wam, że ta kusza całkiem dobra jest. Nie spodziewałem się, że coś takiego wymyślił i to będzie tak... Nasza wioska jest za tymi polami. Elegancko. Dokąd idziemy? Widzisz te wieże? Space Needle? Tak, widzę. Idź do niej. Musimy po cichu teraz eliminować ich. Chyba, że standardowo zaraz coś odwalimy i będziemy znowu musieli walczyć. O tym, ile jest wilków? Są ich całe setki. Jak do tego dopuściliśmy? To już bez znaczenia. Bądź gotowy. Uciekinierka tu jest! Wilczyco! Zapłacisz za to, Jara! Dobra, tu gdzieś apteczka chyba, dobrze pamiętam.
To nie apteczka jedna. No nic, trudno. Ło! Wow. Co to jest? Nie ma ich. Dobra. Uzupełniamy amunicję, wszystkie zapasy. To było słabe. Chodźmy do wioski. Ulepszmy. O. Super. Wszystko poprzeładowywać sobie, przygotować. Czyżby było przejście, tak? I lecimy. To tu. Chodź. Jak ręka? Boli. Tędy. Zróbmy sobie tłumik, bo to się może przydać. I ulepszone bomby rurowe. Zobaczmy, co tam te bomby robiły zaraz. To ten. Do czego to doszło? Dzięki Bogu. Jej sprawka. Próbowałem z nią porozmawiać. Chciałem, żeby zrozumiała, ale ona przestawała krzyczeć. Zaczęła mnie gonić. Próbowałem ją powstrzymać. Ja tylko hej, odpychałem. Hej. Hej! Uderzyła w stół i... Słuchaj. Tylko się broniłeś. Nie zrobiłeś nic złego. Będzie dobrze, obiecuję. Nie chcę tu być.
Cześć, mały. Chodź. Tutaj. Jara, ja... No i teraz musimy uciec z tej wyspy. Tylko teraz pytanie, jak ona jest oblężona, jak mamy to zrobić? Co się dzieje? Czy wilki? Są na całej wyspie. Nic nam nie będzie. Ona nas chroni. Nie powinniśmy wracać do łodzi? Nie. Słychać, że tam walczą. Ja słyszę to wszędzie. Haven jest sporo łodzi. O tym właśnie myślałam. Przejdziemy przez Stare Miasto. Unikniemy głównych dróg. Jak daleko jest Haven? Niezbyt blisko, ale to najlepsze wyjście. Idź za nami. Nic nie będzie. No dobra, to lecimy. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. O, burza. Osłona dźwiękowa dla nas, naszą skradania się w takim wypadku. Wszyscy ruszyli walczyć z wilkami. Tak. Powiem wam, że myślałem, czy po tej serii nie pójść w kierunku Days Gone, ale chciałbym skończyć serię Lies of P, która mi się strasznie przedłuża. I w piątek, 22 marca, wychodzi Rise of the Ronin. I to będzie seria, którą będę chciał się zająć w 100% i jej poświęcić głównie mój czas. Codziennie możemy stracić bliskich. Dlatego na razie nie będę zaczynał nowej serii, pokończę obecne i później może zrobimy małą ankietę, w którym kierunku pójdziemy. Czy kontynuujemy może temat zombie, czy może chcecie nowy kierunek? Może superbohaterski? Mamy do wyboru Spidermana i Batmana. Gry, które są wyśmienite. Chciałbym wam pokazać w sumie trzy części Batmana, jakim jest Arkham Asylum, Arkham City i Arkham Knights. No tam wszystkie części Spidermana, które wyszły. Jest to Spider-Man 1, Spider-Man Miles Morales i Spider-Man 2. Ale to zobaczymy po Rise of the Ronin. Zobaczymy, jak będzie w ogóle ta gra się oglądała i jak to będzie mi się grało. Bo też nie mówię, że może być mały problem z graniem. W to może będzie jakaś niedopracowana. Chociaż nie wierzę w to, bo studio Team Ninja, który wypuszcza ten tytuł, nie zawiodło mi żadnym w tytule, których wydawało. Bo obie części Nioh, Wulong są naprawdę wyśmienitymi grami. O Boże. Musimy zejść z ulicy. Lew. Abi. Tędy. Gdzie spotykamy się z ludźmi Alzacja? O, wilki są z siebie dumne. Tak, pójdziemy inną drogą. Uliczką po drugiej stronie. Idź. No, Abi, pokaż swoje mięśnie. Ła. No chodź. Wilki są wciąż w pobliżu. Nie wiem. Nie zatrzymuj się. Jara. Czy coś tu znajdziemy? Tędy. Tutaj!
Abi? Yara! Yara, wstawaj! Cały, szybko! Yara, proszę! Lew, musimy uciekać. Chodź. Nie! Widzę kogoś! Nie zostawię jej! Ani kroku! Rzuć to już! Kurwa mać! To Abi! Ani kroku, mówię! Nie strzelać! Isaac. Co ty wyprawiasz? Musisz mnie wysłuchać. Kogo tam chowasz? Ocalił mi życie. Odsuń się. Pogadamy w bazie. On nie jest z nimi, proszę cię. Odsuń się. Kurwa, to jest jeszcze dzieciak. Abi, masz 3 sekundy, żeby odsunąć się od blizny. Raz. Zastrzelisz mnie? 2. Nigdzie, kurwa, nie idę. Nie! To jest, kurwa, ognia! O, Yara jeszcze pomogła na koniec. Lew, musimy uciekać. Nie żyje. O Boże, ona umarła. Ale idziemy. A ty z nimi, kurwa, trzymasz. Z tobą trzymam, do cholery. Posłuchaj. Będziemy musieli z nimi walczyć, okej? A potem potrzebuję, żebyś zaprowadził mnie do łodzi. Nie mogą nas zatrzymać. Jasne? Okej. Okej. To idziemy. Czy my tu coś jeszcze znajdziemy? Tu chyba już nic nie będzie. A, jednak. Wiesz, co możesz. Niczego nie potrzebuję. Ulepszone tłumiki. Dobra, i wychodzimy tu oknem i... Nie odpuszczać! Znalazłem! Myślę, że to ostrze lepsze. Teraz... A. Na dole! No. I rura. O, nie wyszło mi. Kurde, muszę się uleczyć. Dawaj, Abi. Robi się! Niech to szlak! Trafiona! Kurwa! Lecz się, Abi, lecz. Pistolet! Jak w łapce!
Super. Lek pomógł. A jest jeszcze ktoś? Aha, czyli tam jest tylko ta jedna osoba. Jesteś ze mną? Tak. Chodźmy do wyjścia. Rozwaliłem trochę osób, trzeba pozbierać te elementy. Wszystkie wypuszczę. Będę patrzeć. No dobra, mamy wszystko, kierujemy się do wyjścia. Teraz? Przed nami jest stacja radiowa. Lew, ściągnij te drabiny. Abby tyle walczyła o to, żeby uratować Jarę, żeby zdobyć wszystkie te medykamenty. A Jara ginie na wyspie, próbując pomóc bratu. Jak daleko do tego Haven? Spory kawałek. Tutaj. No dobra, co tam mamy? Zobaczmy, co możemy zrobić. Coś jeszcze tam dodać? Stabilność. Szybkostrzelność. O ile zwiększymy szybkość przeładowania? Nie zwróćcie uwagi, 55%, mam 80%. To, wiecie co? Dołożę okień seryjny. Będzie mi łatwiej. O, mamy spuścik nowy dodatkowy. Dobra. Coś możemy wytworzyć. Tu jest przedmiot, tu nie. A teraz tych chcemy, tu możemy.
Dobra, zdecydowanie to teraz. Tędy. Wow. Co za widok. To jest Haven? Tak. Jego szczątki. Lew, gdzie są łodzie? Przy stani. Za płomieniami. Chodźmy tam, nim wszystkie przepadną. Tak? Tak. Nie umrzemy na tej wyspie. Wiem. Ruszajmy. No. Dobrze widzę, że leży odcięta dłoń? O, zobaczcie, dłoń straci. No dobra. Powoli się zbliżmy do nich, żeby wystrzelać. No dobra. Powiem wam, że... Wyprztykałem się trochę z amunicji. Ale na razie zbieramy dalej. O. Uzupełniamy na bieżąco, widzę. Dobra. Jaki masz pomysł? O, faktycznie, z koniem to będzie dobry pomysł. W miarę. Trzymaj się.
Pójdziecie w piekle, Steve! Odszedł się od nas! Wow. To jest piekło normalnie. Dobra, lecimy. Abi, tędy. To będzie dłuższy odcinek, ale chciałbym tą wyspę zrobić na jednym odcinku. Kurczę, że się uleczyć. Się zaangażowałem w walkę, że nie zwróciłem uwagi, że trzeba się leczyć. Mamy go. Zatrzymać ją! Lily! Ściągnęłaś na nas wilki! Nie trzeba było tu wracać, ja pozostałem! Jest, dobra. I lecimy. Niech to szlak. Znajdziemy inną drogę. Na pewno. Tutaj. Dawaj. Wchodzimy i lecimy dalej. Czyli nie ta droga. Cholera. Co teraz? Będziemy się siłować? Dawaj, Abi. Abi! Nic mi nie jest! No chodź! O kurde. Yeah.
O, aby straciła broń. O. O kurde. O. O kurde, co ty robisz, Abi? O, ale go chlasnęła. Dobre to było. I? Dawaj, Ami. O. Było dobre, wytrzymały był. Ruszamy do łodzi szybko. O, dzieje się tutaj. Udało nam się uciec z wyspy. Mimo wysokiej ceny, jaką poniosła Yara, aby lew mógł być wolny. I wróciliśmy do akwarium. No i dobrze, i tak jak chciałem, zrobiliśmy całą wyspę w jednym odcinku. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, by subskrybować mój kanał, żebyś na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i do następnego, cześć!